Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Sukcesywnie zbliża się ku końcowi budowa dwóch nowych ulic, Aleksandry Piłsudskiej i Stulecia Niepodległości. Ulica Aleksandry Piłsudskiej w ostatnich dniach w zasadzie została już przygotowana do odbioru. Pojawiło się oznakowanie poziome, nawet pasy dla pieszych zostały namalowane i widzę, że ta ulica lada dzień będzie odebrana. Nowy trakt jest efektem współdziałania miasta i dewelopera budującego w jej pobliżu kolejne osiedla mieszkaniowe, a także współpracy dwóch komunalnych spółek PEWiK-u oraz PEC-u, które zadbały o należyte uzbrojenie sieciowe tego terenu. Na ukończenie kolejnej nowej arterii, ulicy Stulecia Niepodległości, musimy jeszcze poczekać. Wiele zależy nie tylko od wykonawcy, ale i od aury. Ulica Stulecia Niepodległości i przebudowa dużego dość odcinka ulicy Utrata, prace intensywnie trwają, jeszcze potrwają. Nie wiem, czy wykonawca w tym roku wyrobi się, czy nie. Pracy zostało co niemiara, bo codziennie jestem tam na budowie, przejeżdżam tamtędy. Widzę, że zaangażowanie robót jest duże. Niemniej jednak tych prac jeszcze pozostało sporo. Czas ucieka, dzień jest krótszy, o 15 robi się już ciemno, bo właśnie ma być grudzień. I jeszcze jak przyjdą przymrozki, a nie daj Boże, by jeszcze posypał śnieg, to będzie koniec tych robót drogowych, budowlanych w tym roku, a wobec tego byśmy to zakończyli wiosną dopiero. Jak podkreślił w rozmowie z nami prezydent miasta, nic nie jest jeszcze przesądzone, ale póki co terminowe ukończenie tej inwestycji, mimo starań wykonawcy, wisi na włosku.